ten zamieszkiwali Słowianie. Przybyli oni ze wschodu, rozproszyli się po całym regionie. Byli pokojowym ludem, zajmującym się uprawą ziemi, hodowlą zwierząt. Zajmowali się również hodowlą koni, rybołówstwem i handlem. Wenedowie byli przyjaźni, ale kiedy Duńczycy, Niemcy i Polacy rozpoczęli misje chrystianizacyjne, stanęli do krwawej obrony. Zapraszam do wysłuchania i zobaczenia historii o walkach, bitwach, miłości. Wszystko w okolicy tysięcznego roku. Zapraszam do świątyni w Arkonie! Prowadziliśmy do boju w Anglii Normanów, Dunów, Jons Wikingów, Wenedów. Mówią, że to wszystko przez moją drugą żonę, Sigrid Storadę. Ooh.
No na pewno jest to doświadczenie, jakiego nie można zbyt często doświadczyć. W moim przypadku jest to pierwszy raz, kiedy rzeczywiście spektakl, nie dość, że obejmował tak dużo osób, tak dużo miejsca zajmował, tak dużo ludzi zainteresowanych, no to na pewno piękna muzyka, piękne dekoracje, piękny głos, piękna historia. No i żałowałbym, gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać i gdybym nie przyszedł. Bo miałem przez chwilę taką... Zastanawiałem się, czy przyjść, ale przyszedłem i bardzo dobrze. Kawał historii w ciekawy sposób przekazany. No i bo... niesamowita muzyka. Tak, muzyka. Nie zapomnijmy właśnie o tych, którzy można powiedzieć w ukryciu, bo tak, to tło. Nie zwracamy na nich uwagi, ale pięknie grają. Ja w ogóle bardzo lubię historię. Począwszy od starożytności, kończywszy na współczesności. Jak dla mnie połączenie muzyki z tą historią, to jest kawał dobrej roboty. Trochę zrozumieliśmy, bo po polsku wszystko było i my jesteśmy obcokrajowcy. Ja z Meksyku, z Turcji i z Grecji. Wtedy nie dużo zrozumieliśmy, ale byłoby fajnie. Wszystko, ubrania super, muzyka, tańcze też fajnie. Last thing now in this project was a big rock opera in Sandefjord, where they worked with a lot of people in Sandefjord and realized the fantastic rock opera. And then now we came here and we did the same, but we made another thing, which were important for us. So, yeah, it's something in this ground, very strange, because people that live here now have no DNA to this ground. But if you read about these Wendish people that lived here from 400 till 1200, then they were had to be Christian, but before that they were quite, it seems like they were very friendly and very open and strong heart, and it seems now that the Polish people that live here are the same, so it must be something with the ground.